odcinków ulicy Granicznej, która idzie od ulicy Częstochowskiej do ulicy Kijak. Droga powiatowa. Kiedyś nazwałem tą drogę gminna bita droga powiatowa, za co ówczesny starosta, a obecny poseł Mieczysław Łuczak, kazał mi się stawić w sądzie. Tak na moje oko 13-14 lat temu jakby zaczął się temat ulicy Granicznej. W dniu wczorajszym, to jest 31 stycznia 2013 roku, obecny tu ze mną radny Rady Powiatu, pan Franciszek Widera, usłyszał z ust starosty wieluńskiego Andrzeja Stępnia odpowiedź na swoją interpelację dotyczącą, co dalej z drogą gruntową, bitą powiatową ulicą Graniczną. A i przy okazji my. To może, panie Franciszku, przejdźmy sobie tą ulicę Graniczną w tym krótkim kawałku od krzyża postawionego tutaj przez hrabiego Kierocińskiego do ulicy Kijak. Zapraszam na spacer. Minęło tyle lat i co to my się dowiedzieliśmy z ust pana starosty? Taką konkluzję, panie Franciszku. Konkluzję, czy mam powiedzieć, od jakiego momentu ja się zainteresowałem problemem? Może być, mamy paręset metrów do przejścia, także zdążymy to zarejestrować. Otóż zwróciła się do mnie mieszkanka ulicy Granicznej, akurat innego kierunku, bo od drogi krajowej 45 w kierunku drogi 43, czyli w kierunku Rudy w zasadzie, z prośbą o interwencję w sprawie przebudowy, a raczej sprawienia, żeby ta droga, ten odcinek drogi 600 metrów chociażby, gdzie jest dość gęsto zabudowany, stał się odcinkiem drogi przejezdnej. Pani mi naświetliła, przedstawiła swoje wystąpienia, że temat ten poruszany był w powiecie już od kilku lat. No i niestety nie uzyskała żadnego postępu w sprawie. Postanowiłem, zresztą taki jest mój obowiązek jako radnego, żeby zająć się tematem. Najpierw się zorientowałem, jak to wygląda. Rzeczywiście no nie było żadnych działań poza korespondencją, więc wystąpiłem z interpelacją, bo jeśli jest to droga powiatowa, stanowiąca fragment w mieście położona i będąca ulicą, no to w zasadzie nie ulega to nikomu wątpliwości, że ona powinna spełniać warunki. Jakąś swoją funkcję. Tak, żeby można się było swobodnie poruszać i przejść, tak, żeby to miało wygląd ulicy, a nie drogi polnej gdzieś tam wśród terenów rolnych, uprawnych. A w związku z tym złożyłem deklarację. Tej pani nazwiska nie pamiętam, że tematem się zajmę. Pojechałem sobie obejrzeć, bo dawno już nie jechałem tym odcinkiem drogi. Takim duktem przejechałem, zatrzymałem się, przeszedłem, zobaczyłem i rzeczywiście stwierdziłem, że nawierzchnia tam w tamtym odcinku no jest kiepska. No co tu dużo mówić, nie jest utwardzona, jest to żwirowa, żużlowa droga jakaś, która w okresie mokrym jest jeszcze jako tako zwięzła, choć wyboista, a w okresie suszy no to jest fabryka kurzu, tak, dla mieszkańców. No więc cóż, po tej wizji potwierdziło się to, co pani mówiła. Mając jeszcze dokumenty, postanowiłem złożyć interpelację. Złożyłem taką interpelację na sesji i czekałem na odzew i reakcję ze strony zarządu powiatu. No, otrzymałem 3 dni przed, albo też 2 dni przed ostatnią sesją, pisma, z których tak na dobrą sprawę, jedno było kierowane do pana burmistrza Antczaka i z intencją, aby rozważył przejęcie tejże drogi powiatowej jako drogi miejskiej, jako ulicy, bo tak to jest nazwa, więc jest to ulica graniczna. I do mnie pismo, w którym no, poza specyfikacją trudności, jakie to są okoliczności, że ta droga nie może być powiatową i tak dalej, nie spełnia parametrów. Konkluzja taka, że no, nic nie można w tej sytuacji w tej chwili zrobić. No i wystąpiono do burmistrza. Moja ocena jest taka. Oczywiście ta odpowiedź nie może mnie satysfakcjonować, bo ona
nie rozwiązuje problemu, aczkolwiek rozpoczyna jakby działanie i o to mi chodziło, bo ani ja, ani mieszkańcy nie są tak nieświadomi, żeby sądzić, że po wystąpieniu w ciągu roku zakończy się całą procedurę i nagle będzie przejezdna autostrada czy droga o takiej nawierzchni, o jaką chodzi. Przecież jesteśmy realistami, wiemy, jak wygląda procedura. Dzisiaj mogę powiedzieć, że rozpoczęto, tym pismem do burmistrza rozpoczęto tą procedurę. Brakuje mi konkretnych terminów. No, administracyjnie burmistrz powinien się określić, wypowiedzieć w określonym czasie na pismo zarządu powiatu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Będę monitorował temat, bo to nie jest tak, że nie można czegoś do końca załatwić. Ja rozumiem, że są określone procedury, wymogi, parametry i tak dalej, ale jeśli się nie uruchomi działań, to nawet za 100 lat się nie rozwiąże samo tego problemu. W związku z czym mój obowiązek jako radnego jest taki, aby przyglądać się, monitorować, czuwać nad terminami i powiem tutaj bardzo ostro, może niepotrzebnie, ale ostro, wymuszać na administracji działania zmierzające do uporządkowania tego tematu. No widzę, panie radny, że pan, proszę pana, ucieka jakby z głównego nurtu drogi granicznej, gruntowej, bitej, powiatowej, tam gdzieś poboczem. Zapraszam pana tutaj do siebie. No ale pan tu jakoś spróbuje przeskoczyć, wie pan, jakoś tam, pan uważa, pan mnie nie ochlapie, bo ja mam tylko buty do kolan, czy jeszcze niżej. Znaczy, mówimy cały czas o tej samej drodze. Droga powiatowa, ulica graniczna, która ma w swoim zasobie takiej, jakby w sobie zawiera elementy, jak pan to był uprzejmy ładnie powiedzieć przed chwilą, takie pozytywne, gładkie, ale bardzo dużo jest wybojów. A i śmieci się trafiają. Jest to takie miejsce ulubione przez młodych, ale którzy przyjeżdżają tutaj w określonym celu, nie możemy powiedzieć jakim, natomiast administracja nie zagląda tu w ogóle. No. Nie wiem jeszcze, panie radny, czy w ogóle ktoś z administracji w tym roku, może z pół roku, bo wcześniej, czy w ogóle to nie, nie, w ogóle, że w ogóle to był, nawet sam szef zarządu dróg, osobiście rozmawiałem z nim, także tu muszę powiedzieć, jeżeli chodzi o organ wykonawczy, tak. Natomiast jeżeli chodzi o zarząd tego całego naszego powiatu, nie przypuszczam, czy oni by się odważyli tu wejść. Powiem tak troszeczkę przekornie, ale powiem coś takiego. To trochę wina mieszkańców tej ulicy jest. I powinno się zablokować tutaj ciągnikiem w poprzek? Proszę mi pozwolić dokończyć. To trochę wina mieszkańców, bo zapewne pan wie i mieszkańcy, że zakończyliśmy projekt realizowany przez starostwo o nazwie Szlak Bursztynowy. Dlaczego mieszkańcy tejże ulicy nie dopatrzyli się, że tędy przebiegał Szlak Bursztynowy? On za szybko biega. Ten szlak, bo szybko. Bo wiele dróg powiatowych namaszczonych zostało i podciągniętych pod szlak bursztynowy. A ja coś słyszałem, że tędy właśnie dwa konie przejeżdżały z bursztynem. No to pójdźmy może dalej, może bursztyn znajdziemy. I to chyba byłby element, który by sprowokował do zainteresowania się tą drogą. Ale wydaje mi się, że tu jakieś działania poszły w kierunku burmistrza, a burmistrz jako fanatyk szlaku bursztynowego, może tam parę tych bursztynków? Może ja bym trochę sprostował, może nie fanatyk, ale entuzjasta. Fan bym powiedział. Fan i entuzjasta, tak, bo to tak chyba właściwie. Ale fanatycznie, pozytywnie nastawiony na... pozytywnie nakręcony. Nakręcony tak. Na działania związane ze szlakiem bursztynowym. No mam nadzieję, że już do szlaku, to znaczy mam nadzieję, że burmistrz zainteresuje się tematem, jako że jest to już teraz tak na poważnie bardziej droga powiatowa, jak co by nie mówić, jest to ulica miejska, tak? Czy ona ma rangę drogi powiatowej, czy nie, ale jest ulica miejska, stanowi dojazd do mieszkańców, to nie jest jedna zabudowa, jedno siedlisko pana Kaczmarka, bo trochę więcej tu w tej części zachodniej jest i dużo więcej w części wschodniej. De facto jest to ta sama ulica, jak pan powiedział, od ulicy Kijak do
drogi krajowej 43 aż na Częstochowę, tak? W związku z czym wystąpienie zarządu powiatu w moim odczuciu się wydaje się zasadne. Ba, ono jest zbieżne z tym, co ja sugerowałem też na jednej z sesji, aby niektóre drogi powiatowe zostały przekazane samorządom, bo są to takie czasem dziwne odcinki drogi łączące gdzieś tam jedno pole z drugim polem, jest to droga powiatowa. Na to się nie trzyma się to kupy, ale panie radny, idźmy dalej, bo niespodzianki to dopiero przed nami. Co robić? Dowiedzieliśmy się od starosty, że przez 13 czy tam powiedzmy 14 lat nic się nie dało zrobić. Tak. I teraz starosta mówi, niech zrobi to burmistrz. Tylko że, tak jak mówił pan na sesji, nikt z tymi mieszkańcami tutaj nie rozmawiał. A może oni by oddali ten kawałek potrzebny do poszerzenia tej drogi? Proszę pana, otóż tuż przed sesją rozmawiałem tak zaindagowany przez kierownika powiatowego zarządu dróg, że no jest odpowiedź w sprawie mojej interpelacji, jak to wygląda, tudzież jeszcze przez wicestarostę. Pan kierownik powiedział, że no, czy ja mam świadomość, że ta droga ma właśnie takie parametry, że ona w jednym miejscu ma 3,5 metra, w drugim 6, a parametry drogi powiatowej, którym parametry czy wymogi, którym powinny odpowiadać drogi powiatowe, to jest 5 metrów szerokości jezdni plus wiadomo pobocze, ten pas drogowy musi być dużo szerszy. I czy mam świadomość, że tu należy wykupić tereny, no i czy ludzie będą zgodni, czy będą chcieli i tak dalej. No. Na pytanie zadałem pytanie też. Czy ktokolwiek z mieszkańcami na ten temat rozmawiał? Czy mówił, jakie to będą kwoty? Czy spotkanie było jakieś? Czy wystąpił z jakąkolwiek propozycją? Bo ja jestem przekonany, że mieszkańcy, którzy chcą mieć lepszą nawierzchnię, a im się to należy, bo płacą podatki tak jak każdy jeden, są świadomi i wcale nie uważam, żebyśmy mogli tego typu pytania nieuprawnione są tego typu pytania bez podjętych działań. I mówię to bardzo zdecydowanie. Grzechem jest zaniechanie działań. Zadajmy pytanie, wystąpmy do mieszkańców, a zobaczymy, być może to, co pan powiedział, być może ludzie świadomi, bo tutaj nie chodzi o trzy palce. Przecież mieszkańcy są świadomi, chcą dzisiaj żyć w cywilizowanych warunkach, tak? To nie są cywilizowane warunki. Ja muszę nawiązać do mojej propozycji sprzed kilku lat, kiedy sugerowałem, aby w rejonie między ulicą Sieradzką a Młodzieżową, jest jedna ulica, się nazywa chyba Sucharskiego, druga Sikorskiego, nie pamiętam nazwy. Ale zrobiło się to. Ale proszę pana, ale wówczas dostałem odpowiedź, że to jest niemożliwe. Dostałem odpowiedź, że to jest nieuzasadnione. Wysoka komisja zebrana taką odpowiedź mam na piśmie. Chodzi o to, że jaki jest naturalny opór tych, którzy decydują przeciwko czemuś nowemu i sensownemu. Płynęło pismo. Po latach się okazało, że można zrobić i funkcjonuje, jest dobrze, ale już tego się nie mówi.